Na boisku w Klewkach spotkały się dwie drużyny z gminy Purda. Derby to wyjątkowe spotkanie, więc i zawodnicy, i kibice dali z siebie wszystko. Bardzo dużo emocji, bo przy derbach zawsze są wielkie emocje. Tutaj gramy zawsze do ostatniej minuty. Nie ma odpuszczania. Gdybyśmy mieli typować wynik? Ja typuję 2-1 dla Błękitnej Korony. Błękitni Korona to obecny lider tabeli. Jego rywale to mocna drużyna z dużym sukcesem po wygranej z klubem z Jonkowa, jedną z czołowych drużyn A-klasy. Już za chwilę wychodzicie na murawę. Proszę powiedzieć, jak wrażenia przed meczem? Bardzo dobre, pogoda dopisała. Kibice też dopisali. Trzeba by się wygrać. Jak ocenia pan swoje i drużyny możliwości? No tutaj teraz mamy dzisiaj święto piłki, tak, naszej tutaj gminnej i myślę, że każdy da z siebie wszystko, a wynik, no, żebyśmy strzelili jedną bramkę więcej, ale obstawiam na remis. Mecz został rozegrany na boisku w Klewkach. Ostatnio poprawiły się tam warunki, infrastruktura stadionu powiększyła się między innymi o nowe trybuny. No, tak jak Państwo widzicie, wzbogacamy ten stadion i nie tylko ten, w nową infrastrukturę, dzięki której to nie tylko grupa senioralna, ale też i młodzież ma lepsze warunki do tego, żeby się szkolić. Dzięki sponsorom i środkom zaabsorbowanym z budżetu gminy Purda udało się wyasygnować możliwość zakupu trybuny, która mieści co prawda tylko około 50 miejsc. Natomiast jest to taki zaczyn do tego, aby na tym boisku powstała infrastruktura dla kibiców. A kibice Błękitnych Korony podczas meczu dawali z siebie wszystko. Być może właśnie gorący doping przyczynił się do tego, że po golach strzelonych przez Karola Kwiatkowskiego gospodarze pokonali KS Leśnik 2-1. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv